Wojewoda złożyła wniosek o odwołanie Grażyny Stojak ze względu, jak argumentuje, na potrzebę dokonania przekształceń organizacyjnych i kadrowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Ten wniosek Rada Miasta miała dziś głosować w 19-osobowym składzie. Nie głosowała, bo tuż przed tym punktem obrad 8 radnych opuściło salę. 2 radnych niezrzeszonych, w tym Grażyna Stojak, 4 radnych PO i 2 radnych SLD. Była pewna niepisana reguła, że staramy się bronić radnego w przypadku, gdy jest zagrożenie tylko te zapisy, które chronią z ustawy o samorządzie. I tak uważamy, że postawa radnego nie może być w jakiś sposób zagrożona, jego byt, jego status zawodowy. Szef klubu PO, którego Grażyna Stojak była członkiem, zanim zdecydowała być radną niezależną, tak uzasadniał decyzję o opuszczeniu sali. Jesteśmy przekonani, że pani wojewoda dostała jakby od nas nowy czas na to, żeby tą sprawę przemyśleć i poukładać od nowa. Myślę, że wszystkim nam tutaj jest potrzebny spokój, ale przede wszystkim chciałbym, żeby wyraźnie w Rzeszowie doszedł do Rzeszowa głos taki, że my w Przemyślu nie zgadzamy się na takie zawłaszczanie państwa. Grażyna Stojak jest podkarpackim wojewódzkim konserwatorem zabytków od 2008 roku. Wcześniej pracowała w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Kierowała urzędem w czasie, gdy na prace konserwatorskie województwo dostawało największe w skali kraju fundusze. Efekt jej zaangażowania to m.in. otwarcie dla turystów podziemi przemyskiej archikatedry. Wczoraj dzwoniłam do pani generalnej konserwator zabytków w Warszawie, do pani dr Magdaleny Gawin i zapytałam, czy ktokolwiek zapytał o to lub zdradził swój zamysł, że zamierza odwołać konserwatora podkarpackiego w Przemyślu. Okazało się, że nikt nawet nie zadzwonił, nie zapytał i żadnego wniosku nie wysłał. Tutaj stawia się nas przed jakimś gremium, które jest w ogóle zupełnie jakby wydaje się być niezorientowanym w sprawie, a ja dowiaduję się o tym wszystkim z materiałów, tak jak każdy radny. Opuszczenie sali przez część radnych spowodowało, że nie było kworum. Sesja nie mogła być kontynuowana. Zostały zerwane obrady w sposób zupełnie nieobliczalny, niepotrzebny, nie było możliwości wypowiedzenia się, przekazania swoich uzasadnień. Dlatego też należało obrady przerwać i wyznaczyć termin na ich zakończenie. Obrady mają być wznowione za miesiąc, czyli już po terminie, jaki Rada ma na decyzję w tej sprawie. Według prawa samorząd może się nie zgodzić na odwołanie tylko w przypadku stwierdzenia, że wiąże się ono z wykonywaniem mandatu przez radnego.